Witam wszystkich serdecznie, wszystkich zainteresowanych techniką starego typu. Chciałem przedstawić magnetofon produkcji Grundika. Myślę, że gdzieś to z lat 60. ten magnetofon jest, typu TK-19L. Tak, udało mi się ten magnetofon zdobyć przypadkowo. Po prostu potrzebowałem do budowy odbiornika radiowego, lampowego, potrzebowałem transformator głośnikowy. Znajomy, który kiedyś tam zbierał stare graty, mówi, że wszystko pooddawał, ale został mu się jeszcze taki magnetofon, który już nie nadaje się do naprawy i on mi może go przywieźć, a ja sobie wymontuję ten transformator i po prostu sobie będę mógł coś na tym zrobić. Ale mi było szkoda rozbierać ten magnetofon. Był po prostu uszkodzony mechanizm. Żadnego tu z tych klawiszy nie można było wcisnąć. Więc ja to po prostu rozebrałem, przesmarowałem usterkę mechaniczną, usunąłem, no po prostu przesmarowałem to, ze sprzęgłami trochę też powalczyłem, no i magnetofon, no brakowało tego magicznego oczka, trochę przeczyściłem, trochę tam te styki, to wszystko, wiadomo, nie, stara rzecz, która gdzieś tam w piwnicy u kogoś leżała, miała prawo nie działać jak należy. W tej chwili zdobyłem też starego typu taśmy do niego, nagrane w systemie dwuścieżkowym jeszcze w tamtym czasie. Gdzieś tutaj miałem nawet pudełka od tych taśm. Nie wiem. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że ten magnetofon, na tym magnetofonie były wzorowane właśnie nasze rodzime magnetofony szpulowe typu ZK-120, 140. Nawet widać podobieństwo, prawda? No, pozwolę sobie pokazać, jak ten magnetofonik odtwarza. Ja już nagrywania nie sprawdzałem. Myślę, że nie będzie problemu z nagrywaniem również. Po prostu nie mam odpowiednich tych dodatkowych akcesoriów typu mikrofon, kable typu DIN. Ale zadowalam się samym odtwarzaniem tego magnetofonu i uważam, że jest to eksponat. Widać, jak już się rozgrzewa to magiczne oczko. Myślę, że już lampy odpowiednio się też nagrzały.
secret spot. Now at last they're all alone. Pięknie odtwarza, dźwięk przyjemny, taki lampowy, ciepły. Dobrze nagrana taśma. Głowica jeszcze niezniszczona. Co cóż? Można dzieciakom pokazać. Dzieciaki takich rzeczy nie znają. I tylko te smartfony widzieli, nic więcej. I laptopy. A my zadowalaliśmy się muzyką z takiego sprzętu. Przewija pięknie. Proszę bardzo. W drugą stronę też. Nie ma problemów. To jest bardzo dobry mechanizm, lepszy niż w tych naszych Zetkach. Masz jakąś inną muzyczkę. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear. Tak wygląda działanie magnetofonu lampowego z lat 60. myślę, nie później, ani chyba nie wcześniej. Dziękuję za uwagę.